Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Bezpieczeństwo imprez masowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Kontrola bezpieczeństwa imprez masowych stanowi ważny element dyscyplinujący organizatora imprezy masowej. Kontrola imprez masowych może mieć charakter obligatoryjny, gdy dotyczy zgodności imprez masowych podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. Fakultatywny, gdy dotyczy zgodności przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową, wojewoda w drodze decyzji administracyjnej może zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach. Wprowadzić na czas określony zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części. Kopię decyzji niezwłocznie po jej wydaniu wojewoda przesyła komendantowi powiatowemu, rejonowemu, miejskiemu Policji, komendantowi powiatowemu, miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego, Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Odwołanie od decyzji wojewody przysługuje do ministra spraw wewnętrznych, który powinien rozpatrzyć je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Inaczej niż w przypadku decyzji organu samorządowego, wniesienie odwołania od decyzji wojewody nie wstrzymuje jej wykonania. Wydanie przez wojewodę negatywnej decyzji o stanie bezpieczeństwa imprezy masowej pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego jej doręczenia. Wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który wydał zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, komendantowi powiatowemu, rejonowemu, miejskiemu Policji, komendantowi powiatowemu, miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego, Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu, komendantowi oddziału Straży Granicznej, jeżeli impreza masowa jest przeprowadzana w strefie nadgranicznej, komendantowi jednostki terenowej Żandarmerii Wojskowej, jeżeli impreza masowa jest przeprowadzana na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.